Onet Audio Premier postanowił się wziąć za Trybunał, Kamil. I ponieważ premier no, przyznał, że to jest... Yy, czy, przyznał wreszcie, że jest jakiś bunt w Trybunale, bo do tej pory to on mówił, że nie da się pełnego składu zebrać, bo ludzie mają urlopy, nie? Yy, więc pierwszym projektem, który PiS zgłosiło, było obniżenie tego pełnego składu z 11%, do dziewięciorga, no bo wtedy można by było ominąć wszystkich buntowników, nawet jak ich było sześciu, to moich wszystkich można wyłączyć i mamy wtedy dziewiątkę prawdziwy, propaństwowy, zgodny z linią partii Trybunał. Ludowy. Dla mnie, panie premierze, w sumie moglibyście zgłosić nowelizację, żeby tylko Przyłębska była pełnym składem, ale to są moje marzenia. Chyba ni niestety nie dościgły, chociaż kto wie, bo premier o tym nie poprzestał. Kamil, okazało się, że ta ustawa też spoczęła w Sejmie jak nowelizacja prezydencka w sprawie Komisji do Spraw Ruskich Wpływów i ta nowelizacja, że jedenastka ma być dziewiątką, utknęła. Utknęła. Dlatego premier stwierdził, że oha, możemy coś tu wymyślić jeszcze lepszego, jeszcze lepszego, Jeszcze można coś wymyślić. No i wymyślili. Drodzy Państwo, otóż wymyślili, że swoją własną ustawę z 2016 roku, która ustalała, że pełen skład to jest 11 sędziów, wyślą do trybunału. Oni swoją ustawę o trybunale z 2016 roku kierują do tego trybunału, żeby on uznał. No właśnie nie wiem, co on ma uznać, że ona jest niekonstytucyjna. Ale no właśnie, powiedz mi, z czego oni wyciągną wniosek? Czy, yy... Prawny, że akurat tych 11 jest niezgodny z konstytucją, ale na przykład 9 to będzie zgodny z konstytucją. To Państwo, Trybunał nie może się wypowiedzieć konkretnie w taki sposób, właśnie. 11 jest niezgodny z konstytucją, a jakbyś, że pełen skład to jest 9. Trybunał... Może zasygnalizować coś. Ale oni muszą i tak zmienić prawo, czyli muszą tak. przejść całą ścieżkę. Natomiast ja to wszystko wiesz co? Ja, ja mam dużą wiarę w Julię Przyłębską i ja uważam, że ona, kiedy oni skierują swój własny projekt o Trybunale który miał jej pomóc w działaniach, skierują teraz do Trybunału i ona będzie dowodzić y, tą rozprawą i ona powie, że to jest niezgodne z Konstytucją i że dziewięciu to jest zgodne, ja uważam, że ona absolutnie jest w stanie to zrobić. <grym>, no ja, ja w to absolutnie wierzę. Może nie chodzi o bunt w Trybunale wcale y, Morawieckiemu. Może chodzi mu o to, że on umie liczyć i on wie, że w przyszłym roku kończy się kadencja grupy, Sędziów wybranych przez PiS, w związku z tym wprowadzi sędziów nowa władza. Co ich może wiązać? Może ich wiązać ustawa razem z prezydentem, bo ustawa o działaniach Trybunału, jeżeli będzie Duda i nie zgodzi się na zmianę tej ustawy przez nową władzę, będzie wiązać rękę nowemu Trybunałowi, także takiemu, do którego go wejdzie opozycja. Tak? I zwróćmy uwagę na rozmaite rzeczy, które się dzieją w obozie władzy, ty także o tym pisałeś ostatnio. Inny, inne działanie z podobnego obszaru, pan prezydent, Nagle wystąpił z orędziem. Samo orędzie było nudne. Ale tło, Kamil, nakreś tło, bo ty się tam dogrzebałeś, tak, jak dokonałeś egzegezy wystąpienia pana prezydenta. O co chodzi, dudzie? Ustawa o Unii, o polskiej prezydencji? Nie, no, oczywiście, że nie chodzi o prezydencję, dlatego że. Znaczy, powiem, że to wystąpienie miało też charakter taki wizerunkowy. To była 20. rocznica referendum akcesyjnego, o którym zresztą. Mam wrażenie, że wszyscy zapomnieli. To prawda. Także opozycja, żeby było jasne. A to było jedno z ważniejszych głosowań, nie wiem, no dla mojego pokolenia to było pierwsze albo drugie głosowanie w życiu, i myśmy mierzącą większością, powiedzieli się za członkostwem Polski w Unii Europejskiej wtedy. I to było ważne głosowanie, ważna rocznica. No i prezydent bardzo ładnie tutaj chciał zbudować czy odbudować swój wizerunek takiego prounijnego polityka. Który wcześniej mówił wprawdzie, że to jest Unia, to jest wyimaginowana wspólnota, baju baju dla frajerów, ale, ale okej, okay, mimo wszystko to była ważna decyzja. i Prezydent wspominał o polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, czyli będziemy przez sześć miesięcy sprawowali prezydencję w, na unijnych szczytach. Ta prezydencja nie ma takiego znaczenia, jak miała w 2011 roku, kiedy pierwszy raz mieliśmy prezydencję, ponieważ mamy teraz stałego przewodniczącego Rady Europejskiej, którym jest teraz Charles Michel, wcześniej był Donald Tusk, wcześniej co pół roku przewodniczący się zmieniał, był nim szef rządu lub głowa państwa, która akurat sprawowała tę prezydencję. I prezydent wspominał o, w tym wystąpieniu o prezydencji polskiej, która przypadnie na pierwsze półrocze 2025 roku. No i to Andrzeja Dudy dotyczy o tyle, że będzie to ostatnia, ostatnia dosłownie ostatnia prosta jego prezydentury. Do 5 sierpnia jest prezydentem roku 2025 eee... I prezydent bardzo ładnie opowiadał o tej o prezydencji, o tym, że tutaj trzeba współdziałać ze sobą, i on tutaj składa projekt ustawy, który ma dotyczyć polskiej prezydencji i współdziałania władz w przygotowaniach do tej prezydencji. No tylko, że się okazało, że ten projekt ustawy. Tej prezydencji to właściwie nie dotyczy. Natomiast najbardziej konkretne zapisy dotyczą możliwości wpływania, czy wręcz blokowania obsadzania stanowisk unijnych przypadających Polsce przez prezydenta. Prezydent po prostu chce mieć możliwość zablokowania kandydata, na przykład polskiego rządu na komisarza Unii Europejskiej, a, czy komisarza europejskiego. Przypominam, że w 2024 roku, czyli za niecały rok, będą wybory, europejskie I po tych wyborach będzie się tworzyć nowa Komisja Europejska. Kto będzie reprezentował Polskę w tej komisji, na to wpływ ma rząd. To jest wyłączna aktualnie kompetencja Rady Ministrów. Bardzo możliwe, że będzie to już rząd nieprawa i sprawiedliwości. No no jesteśmy sobie w stanie wyobrazić sytuację, że rządzi nadal Kaczyński w roku 2024 i dudaj z prezydentem, i że on chce mieć wpływ na decyzję rządu? No. Nie wyobrażamy sobie tego, więc to wygląda jak przygotowanie się do, yy, do zmiany władzy. To jeszcze nie koniec. Drugiej części tego podcastu posłuchasz tylko w aplikacji Onet Audio.